Francja, godzina policyjna także w Sylwestra. Od 15 grudnia godzina policyjna będzie obowiązywać we Francji od godziny 20 do 6 rano, ogłosił premier Jean Castex. Zapowiedział, że tak będzie także w Sylwestra, choć nie w Wigilię Bożego Narodzenia. Zasady będą zatem bardziej rygorystyczne niż przewidywaliśmy, stwierdził premier. Rząd postanowił wprowadzić godzinę policyjną między godzina 20 a 6 od 15 grudnia, z wyjątkiem 24 grudnia. Godzina policyjna utrzymana zostanie jednak w Sylwestra, poinformował Castex. Sylwestra należy spędzić w domu, powtórzył. Francja, drastyczne ograniczenia także w Sylwestra. Władze zdecydowały też, że muzea, kina, teatry i sale koncertowe pozostaną nadal zamknięte przez kolejne 3 tygodnie, do 7 stycznia. Francuzi będą jednak mogli od 15 grudnia przemieszczać się między regionami, co było do tej pory zabronione. Sytuacja utknęła w martwym punkcie. Premier stwierdził, że sytuacja poprawiła się w ostatnich tygodniach, ale w ostatnich dniach utknęła w martwym punkcie i nadal jest niepokojąca w niektórych regionach. Mecz jest więc daleki od wygranej, ostrzegł Castex. Szef rządu przyznał, że 15 grudnia nie uda się osiągnąć docelowej liczby 5 tysięcy przypadków zakażenia koronawirusem dziennie, co było warunkiem dalszego luzowania obostrzeń sanitarnych. Obostrzenia ustanowione w miejscach kultu nie będą zaostrzane, uspokoił jednak szef rządu. Zalecenia na święta Bożego Narodzenia rząd zdecydował również znieść z dniem 15 grudnia obowiązujące do tej pory certyfikaty wyjścia z domu. Premier przypomniał jednak o zaleceniach dotyczących wspólnego spędzania świąt w gronie nie większym niż 6 dorosłych osób. Zalecił również dobrowolną 5-dniową kwarantannę tym, którzy zamierzają spotykać się z osobami starszymi. Szef rządu wyraził nadzieję, że kawiarnie, bary, restauracje i hale sportowe zostaną ponownie otwarte 20 stycznia, tak jak zakładano, planując etapy wychodzenia z lockdownu.